Ktoś na posterunku być musi, by spać mógł ktoś. Dziś garść informacji z Polski, z Ukrainy, o których no, początkowo chciałem powiedzieć, nie dowiecie się z TVP, chociaż grzeje nimi mainstream. Ale cały czas zapraszam. Witam Was. Zanim sprawdzimy, czy z nowego świadczenia pielęgnacyjnego będą mogli w prosty sposób skorzystać ukraińscy inwalidzi wojenni, to smutna wiadomość. Otóż Ukraina po raz kolejny stała się celem rosyjskich ataków i m.in. ucierpiało Muzeum UPA imienia Romana Szuchewicza. Pisze o tym przyjaciel Polski i Polaków Andrzej Sadowy. Duda się jeszcze nie wypowiedział. W dniu imienin Stepana Bandery Moskale całkowicie zniszczyli Muzeum Kaprala UPA Romana Szuchewicza w Bilgoroszce. Według wstępnych informacji nasz region został zaatakowany przez 10 szachidów bez ofiar. W Dublanach fala uderzeniowa wybiła okna w akademikach, szpitalu, kaplicy i domach. Łącznie ponad 60 okien. Zniszczeniu uległo także ponad 600 metrów kwadratowych dachów i stropów w budynkach dydaktycznych Akademii Rolniczej. Tam chyba nawet studiował Bandera. Dziś na miejscu zorganizujemy komisję terenową do spraw sytuacji awaryjnych. Muzeum Szuchewicza w Bilgoroszce zostało doszczętnie zniszczone. W Bilgoroszce zniszczono także kilka budynków prywatnych. Wybito okna i drzwi. Dziękujemy ratownikom za szybką interwencję. Na szczęście nikt nie ucierpiał, ale pamiętajmy, że drogocenne pamiątki i eksponaty są już nie do odzyskania. Wiecie, ja rozmawiałem z moją wtyką w PiS-ie i oni tam są zdruzgotani. Po cichu liczono, że wtedy, kiedy Ukraina wygra wojnę, to zostaną one zgłoszone jako dziedzictwo UNESCO. No dobrze, przejdźmy do głównego tematu odcinka, czyli czy z nowego świadczenia pielęgnacyjnego będą mogli w prosty sposób skorzystać inwalidzi wojenni z Ukrainy. Oczywiście nie tylko, już powiem, że cały świat będzie mógł skorzystać, oczywiście jeżeli spełni się określone warunki. Przy okazji ZUS-u wiedzieliśmy, że no, niby można było w prosty sposób wpiąć się do polskiego systemu, no, ale trzeba było jednak spełnić warunki, jak chociażby wyrobienie stażu pracy na Ukrainie, no i jednak pobyt w Polsce. Na czas wypłacania świadczenia. Sprawdźmy, jak to jest przy okazji nowego dodatku. 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy, które wprowadzają świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami. Za przyznanie i wypłatę świadczeń będzie odpowiadał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Postanowiłem, że nie będę się podpierał artykułami prasowymi, tylko poszukamy źródeł państwowych. No i tak na stronach MOPS-ów, czyli Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, przy wielkim logotypie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, czyli tego towarzystwa od sikania pod wiatr, już w pierwszych zdaniach możemy przeczytać. Dla kogo jest nowe świadczenie wspierające? Świadczenie wspierające skierowane jest bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością. Będzie przysługiwało osobie, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Polski, bez względu na osiągany przez tę osobę dochód. Czyli każda osoba z niepełnosprawnością, która mieszka w Polsce. Oczywiście to jest bardzo ogólne stwierdzenie, dlatego też postanowiłem poszukać ustawę. Ustawa z 7 lipca, znaczy no, kiełbasa wyborcza, no, wiadomo o co chodzi. Oczywiście nikt nie odmawia pomocy osobom, które jej potrzebują. Ustawa z 7 lipca 2023 roku o świadczeniu wspierającym. W drugim punkcie widzimy, że to nie jest ustawa skierowana tylko do polskich obywateli, ale także dla cudzoziemców. Te 7 punktów przewiduje pobyt obcokrajowców na wiele możliwych, legalnych oczywiście, sposobów. Nas jednak będzie interesował punkt 2, no bo chodzi o inwalidów wojennych. No ze względu na wojnę na Ukrainie no jest ich coraz więcej. Punkt B. Jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. No z Ukrainą oczywiście mamy podpisaną taką umowę. Przerabialiśmy to przy okazji
rent i emerytur dla Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce. No właśnie, no bo tutaj mamy ten sam warunek, trzeba mieszkać w Polsce na czas wypłaty świadczeń. Punkt drugi. Świadczenie wspierające przysługuje osobom, o których mowa w ustępie pierwszym, jeżeli zamieszkują na terytoriach Rzeczpospolitej Polskiej przez okres, w którym otrzymują świadczenie wspierające. Szkoda, że ustawodawca nie pokusił się o zapis uszczelniający system, który warunkowałby otrzymywanie świadczenia przez obcokrajowców również od tego, czy do uszczerbku na zdrowiu doszło na terenie Polski, czy za granicą, prawda? Ale może o to chodzi, żeby system nie był szczelny. A teraz, tak jak w przypadku emerytur dla Ukraińców, zastanowimy się, czy jest opłacalne osiedlić się w Polsce, by takie świadczenie otrzymywać. Świadczenie jest wysokie, w sensie wysokie, są duże widełki, od 600 zł brutto do bodajże 4300 zł. Więc 4300 zł, nie wiem, z 3,5 tysiąca, tak strzelam na rękę. Chociaż można przy tym świadczeniu pracować, no ale pamiętajmy, że no mówimy tutaj o osobach z niepełnosprawnościami, chociaż no, zakłady pracy chronionej, prawda, na cały czas działają. Ale o co mi chodzi? Osiedlić się no nie ma szans, prawda, nie wyżyje się za takie pieniądze, chyba że naprawdę fajną pracę by się znalazło. Ja bym tutaj upatrywał przyszłości w programie łączenia rodzin. Żona jest na miejscu, nie wiem, 3-4 tysiące na rękę zarabia, dwójka, trójka dzieci, po to 800 plusy teraz, no i dojedzie mąż, no i tam te 3,5 tysiąca plus możliwości dorobienia, czyli no, 10 tysięcy, może troszkę więcej, tak? To już można sobie fajnie żyć, tak? Ale jak to będzie wyglądało w praktyce? Myślę, że okaże się po czasie, okaże się w najmniej oczekiwanym momencie, jak to zwykle bywa. No i to tyle na dzisiaj. Jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło, czy zainteresowałby Was jakiś starszy film. I oczywiście odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.